2005 roku zdarzyło się, że tata zaprowadził mnie do jednego muzyka, u którego w domu było studio i miałem okazję zasiąść przy klawiszach i tak dalej i bez żadnej edukacji muzycznej po prostu zacząłem coś tam grać i okazało się, że może coś tam jest takiego, nie wiem, w mojej głowie, że mogę tworzyć i tak dalej, jest jakiś potencjał, prawda? Tworząc muzykę inspiruję się głównie emocjami, przeżyciami osobistymi, ale także dziełami innych artystów, którzy jakoś w jakiś sposób wpłynęli na mnie. Na przykład bardzo mnie inspiruje muzyka Nine Inch Nails albo innych zespołów, których słucham. Bardzo lubię też muzykę filmową. Cube bardzo mnie inspiruje swoją taką klaustrofobiczną atmosferą. Bardzo lubię też filmy Davida Lyncha. Inspiruję się też Davidem Fincherem, ponieważ jest moim ulubionym reżyserem i widzę u niego wiele elementów, które chciałbym też stosować w mojej muzyce. Był taki współczesny horror Sinister, to tam muzyka też odegrała wielką rolę i ja staram się taki klimat odegrać, odtworzyć jakby. I często też filmy właśnie inspirują mnie do różnych utworów. Czasem nawet nieświadomie, ale myślę, że gdzieś tam w tle słychać. Szczególnie też działa na mnie taka estetyka postapokaliptyczna. Moją muzykę zazwyczaj określam takim mianem, że to jest eksperymentalna, instrumentalna muzyka elektroniczna, ale i tak to jest duże uogólnienie. Ponieważ czerpię z wielu różnych gatunków, także można w niej znaleźć elementy i ambientu, industrialu, drum and bassu, jakieś elektroniki, czasem instrumental hip-hopu. Płynniej mi jest poruszać się właśnie po takiej estetyce cięższej, trochę mrocznej. Po prostu nawet kiedy próbuję stworzyć jakiś wesoły utwór i wysyłam go komuś, mówię, patrz jaki wesoły utwór stworzyłem, to oni mówią, a przecież to jest takie smutne, takie niepokojące i tak to wygląda.